Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Jak widzicie, dzisiaj zapraszam Was na program siedzący, bo może już niektórzy wiedzą, bo pisałam posty na różnych mediach, że live się nie odbędzie wczorajszy, bo sobie zwichnęłam kolano, no i o, jest spuchnięte nadal, nic nie złamane, ale zobaczymy, co będzie do weekendu. Jak się okaże, że będzie przechodziło, że będzie coraz lepiej, no to Bogu dzięki. Także dziękuję za życzenia wszystkim, którzy mi tam życzyli zdrowia. Także dzisiaj, słuchajcie, w związku z tym pokażę Wam zakupy z Wadowic, bo pokazywałam już zajawkę w poprzednim vlogu. No i dzisiaj będzie troszkę taki vlogmas, częściowo vlogmas, bo trochę dekoracji już zacznę tu rozkładać. Później Wam pokażę przebitkę. Tymczasem, kochani, zakupy z Wadowic tak na siedząco, a później pokażę Wam trochę bardziej statyczne niż zwykle stylówki, bo nie jestem w stanie chodzić za bardzo. Znaczy mogę chodzić bardzo powoli, no i raczej nie będzie to typowy pokaz w moim stylu, ale postaram się Wam coś pokazać. No i kochani, jest pogoda bardzo zimowa, chociaż jest ocieplenie dzisiaj. Zobaczcie, jak mój ogród dzisiaj wygląda, takie jeszcze zostały te oszronione gałęzie. Zrobiło się tego bardzo zimowo, no i tutaj Wiktor mi pomaga wyciągać jakieś dekoracje. Spróbuję coś tak, nie nadwyrężając się za bardzo, tutaj już wyszykować. Także zapraszam na przebitki już tutaj mnie, jak dekoruję studio. Pomału tyle, ile zdołam, słuchajcie, z tą nogą, no bo wiadomo, pewnych rzeczy nie przeskoczę. Ale mam nadzieję, że szybko to przejdzie i wrócimy do normy. Tymczasem zapraszam Was na zakupy, bo naprawdę super rzeczy kupiłam. No i słuchajcie, pierwsza rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest sukienka, którą mam na sobie. Właściwie to jest taka suknia i ona jest z wiskozy. Nie ma metki, znaczy ma tam jakąś metkę, ale nie ma tam składu. Natomiast jestem na 100% pewna, że to jest wiskoza. Zresztą to w dotyku czuć i przy praniu czuć, że sztywnieje w wodzie i... No i staje się taka. Słuchajcie, tam było 70% wyprzedaży, czy jakoś tak, 75%, już nie pamiętam. W każdym razie sukienka była wcale sobie wysoko dosyć wyceniona, natomiast mi się udało ją dzięki tej wyprzedaży kupić trochę taniej. No i słuchajcie, jest naprawdę zjawiskowa, ma przepiękne hafty, jest trochę w takim może gotyckim stylu, ale mnie osobiście też się kojarzy ze świętami. Więc pokażę się Wam, jak tutaj stoję w tej sukience, tak obrócę się, może uda się, na stylówce. Także przepraszam Was jeszcze raz za jakość dzisiejszego filmu, ale postanowiłam, że nie będę się poddawać, bo wiecie, no bez sensu tak siedzieć, ja nie umiem siedzieć. No to ja mam ADHD, nadruchliwa jestem, więc nie potrafię tak siedzieć w miejscu i nic nie robić. Siedzieć tak, ale w sensie, że muszę i tak coś robić. Także dzisiaj będą jakieś dekoracje robione, pewnie też porobię jakieś gwiazdy z papieru, siedząc sobie przy kominku. No i trzymajcie kciuki dalej, żeby moja noga wyzdrowiała szybko. No, tymczasem sukienka naprawdę jest przecudowna, bardzo mi się podoba. W ogóle połączenie bordo z tą czernią jest bardzo ciekawe. W ogóle tutaj na mankietach i na samym dole ma taki bardziej nowoczesny materiał, który jest trochę taki abstrakcyjny, ze wzorem panterki, co dziwnie z tymi... ala średniowiecznymi haftami, czy też ludowymi wygląda. Znaczy dziwnie. Wygląda fajnie, bo jest dobrane super kolorystycznie, tylko z daleka tego nie widać, więc się tak nie przejmuję, słuchajcie. Więc tam, że tam jest panterka, czy nie ma panterki. Ważne, że fajnie to wygląda i robi całościowo ekstra wrażenie. Także moi drodzy, ta sukienka albo zostanie ze mną właśnie jako taki strój świąteczny, albo też podaruję ją komuś z bliskich, jeżeli ta osoba wyrazi zachwyt sukienką, bo mam jedną osobę na myśli, ale nie będę tu zdradzać na razie. Jak się uda, to Wam powiem. Także no, jestem mega zachwycona tą sukienką, naprawdę. I cenowo wyszła super i jest przepiękna po prostu. No i teraz na końcu pokażę Wam to, co tam Wam obiecałam, te markowe szpilki. A teraz pokażę Wam torbę. Torbę już tam pokazywałam trochę w przebitkach. Naprawdę śliczna torba, zobaczcie, tak wygląda. Nie zbliża się bardziej, ale postaram się w razie czego zrobić Wam zbliżenie już w edycji filmu.
Naprawdę mega, jest nowa, słuchajcie. Te elementy są z jakiejś ekoskóry zrobione, ale tych elementów jest naprawdę niewiele. Zobaczcie. I one są w takim szaro-beżowym, bardziej beżowym kolorze. No i tutaj ma piękny ten taki gobelinowy środek, jakby. Ten główny materiał jest w przepiękne kwiaty, w takich beżach i takim, jak to mówi Anna Pinkowska, YouTube, w takim szałwiowym kolorze. No zobaczcie, jest naprawdę szałwiowy, także taka torba trochę pod Joannę. Moi drodzy, i ma bardzo fajne metalowe wykończenie, takie jakościowe, to jest taki ciężki metal, nie żadne dziadostwo. I ta klamra się zapina w ten sposób. Może uda mi się do czegoś Wam to pokazać, ale nie będę specjalnie łazić po piętrach szukając ciuchów do tego, więc jeżeli znajdę coś tutaj w okolicy, co pasuje, to Wam pokażę przebitkę z tą torbą. Jest naprawdę super i zamierzam ją wystawić, bo mam drugą torbę gobelinową, która jest taka bardzo, bardzo unikatowa i jednak stwierdziłam, że zostawiam sobie tamta torba mi się bardzo dobrze sprawdza do różnych stylówek. Ta jest też przepiękna, słuchajcie. Także przez chwilę się zastanawiałam, ale jednak stwierdziłam, że zostawiam tamtą. Ta jest też bardziej uniwersalna, jakby ktoś z Was chciał ją kupić, no to widzicie, ma dopinany pasek, można sobie to nosić tylko do ręki, pasek schować do środka. Natomiast normalnie fajnie na ramię, o, ta torba się mieści. Także będzie ta torba najprawdopodobniej jutro w live, bo tak, Ania zabiera mnie i będę bardzo statycznie pozować w live. Ania będzie bardziej ruchowa tym razem, a ja będę tam po prostu stać i komentować. Także Ania zabiera mnie autem, bo nie mogę za bardzo na razie tą nogą przyciskać, wiecie, hamulca i gazu, bo no jeszcze czuję tam dyskomfort, mam opuchliznę, powiedzmy sobie. Także jutro taki z mojej strony bardziej statyczny live. Może i dobrze, bo ja bardzo dużo się ruszam i to czasem stwarza problemy w filmikach. Także no, jeszcze raz, ta torba po prostu jest piękna, mega jest. Kochani, następna rzecz, którą Wam chcę pokazać, to poncho. Było ono w przebitce tam z tego sklepu, jak nagrywałam dla Was ten vlog, jak wyjazd do Wadowic był ostatnio. I poncho jest z alpaki, 100% alpaka. Oczywiście to jest poncho robione ręcznie, więc tu nie ma metki, ale to wystarczy sobie dotknąć i wiadomo, że to jest 100% alpaka. To nie ma nawet żadnych domieszek, bo no, po prostu to jest taka wełna alpakowa, przepiękna, bardzo taka włochata i zobaczcie, jakie piękne jest to poncho. Ponieważ ja już mam ostatnio kupione poncho, to tego poncha już sobie nie będę zostawiać. No i ono będzie dostępne. Jest przemięciutkie, ma takie bardzo fajne frędzle na dole. No i oczywiście możecie sobie poncho nosić w ten sposób, jako taki ocieplacz. Możecie sobie nosić poncho na płaszcz, na sweter. W ten sposób chyba jest bardziej tak typowo, że ta dłuższa część jest na środku, prawda? No i oczywiście to poncho ma takie śliczne lamy. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Przepiękne lamy. Tutaj wystaje niteczka, ale to nie jest dziura, tylko po prostu przewleka ją na lewą stronę, bo się wywlekła, że tak brzydko to nazwę. Może teraz się nawet uda. Nie zauważyłam wcześniej, że ta... A może po prostu wyszła w trakcie ta nitka, bo wiecie, to się zdarza, że coś tam się rusza rzeczami i to jest. Widzicie, weszło do środka i to nie jest żadna wada. No i piękne, przepiękne poncho w takim szarym kolorze z brązowymi alpakami i jasnobrązowym tutaj tłem. No i myślę, że takie poncho to jest przesuperowy prezent, słuchajcie, na Mikołaja albo na gwiazdkę, bo coś takiego w zimie, nawet w domu, jak siedzimy na przykład przed telewizorem, przed kominkiem, gdzie tam chcecie, no to jest mega rzecz. I właśnie na kurtkę czy na sweter może zrobić furorę po prostu, bo jest, no po prostu jest cudowne. Zobaczcie, kocham to poncho. No, jak mówię, ja sobie ostatnio kupiłam taką kurtkę poncho. Poncho takie bardziej zewnętrzne, z kapturem, więc już no, nie będę przesadzać z tymi poncho, tym bardziej, że aż tyle brązów nie mam, żeby non-stop nosić poncho. Także będzie ono do sklepu. Kochani, idę dalej i teraz pokażę Wam fajny zestawik. Kupiłam żakiet, naprawdę niesamowity, bardzo oryginalny żakiet z lnu. Zobaczcie, to jest len z bawełną, bo tam jest gdzieś metka i ja tam już czytałam Ilse Jakobsen, Hombek. Tutaj gdzieś była metka, słuchajcie. No dobra,
znajdę czy nie znajdę tej metki, ale w każdym razie jest to na pewno bawełna z lnem, bo te koronki są bawełniane i podszewka w tym żakiecie jest bawełniana. Natomiast wierzch jest lniany na 100%. No, zresztą każdy, kto tego dotknie, to widzi, że to len. I zobaczcie, jakie cudowne koronki to ma. Postaram się tam zrobić właśnie zbliżenie na te koronki. Tutaj jest w ogóle taki jakby, nie wiem jak to nazwać, żabot, wykończenie żabotowe na całym przodzie. I jest zapinane na takie zatrzaski, jak tutaj widać. Z tyłu jest jeszcze taki ozdobny panel właśnie z tej koronki i plus jeszcze taka mini falbanka tutaj. No po prostu to jest cudowne. Jeżeli uda mi się to włożyć, jeżeli nie będzie to zbyt problematyczne, to Wam przymierzę to do mojej takiej spódnicy jedwabnej i do... No i po prostu włożę sobie to do tej spódnicy kremowej i zobaczycie, jak to wygląda. Bo naprawdę jest niesamowite i do tego udało mi się też upolować torebkę. Ona wygląda trochę jak torebka ślubna, ale jest kremowa, nie jest śnieżno-biała. I zobaczcie, jaki super komplet do tego żakietu. No po prostu mega. Wiem, że to jest rzecz bardziej na lato, no ale to żadnego znaczenia nie ma. No to najwyżej sobie poczeka do lata, jeśli teraz nikt tego nie kupi, bo to jest naprawdę arcydzieło sztuki krawieckiej. I ta torebeczka w stylu retro, z takiej koronki szydełkowej chyba, tak. Taka koroneczka jakby haftowana, nie wiem jak to nazwać. Jak znacie ten rodzaj koronki, jak się nazywa, to nie jest angielski haft. To jest jakaś taka koronka specyficzna. To jest na takim atłasie kremowym ze srebrnym wykończeniem i ma kremowy środek. Czyli może być to zarówno jakby ślubna torebka, może być to też torebka do, jak lubicie jasne kolory, po prostu do sukienki na lato. Jakiejś pięknej sukienki na wesele, jak idziecie, niekoniecznie trzeba mieć kreację białą, ale można mieć na przykład pastelową kreację i taką torebkę i na przykład przypiąć sobie tutaj przepiękną przypinkę jeszcze, albo jakiś kwiat w innym pastelowym kolorze i zrobić sobie fajny komplet. Bo taka torebka się właśnie idealnie na takie okazje typu właśnie czy komunia, czy wesele, czy no tego typu rzeczy bardzo fajnie się będzie nadawać i właśnie do kremowych, jasnych strojów przepiękny zestaw, słuchajcie. Jeszcze cały czas myślę, czy sobie tej torebki nie zostawić. Zobaczymy, tu jest taka mała plamka, jak mi się nie uda jej sprać, to coś tu przypnę i sama ją będę nosić. Ale jeżeli Wam się podoba, to oczywiście ja będę próbować tak czy inaczej wywabić tą tutaj. No, naprawdę nie jest to teraz widoczne, ale jest tu taka mała plamka na tym tutaj zamykaniu. Także cudowna rzecz i chyba udało mi się to kupić za 10 zł. To jest taka specyficzna rzecz, nie była jakoś bardzo drogo pierwotnie wyceniona. Moi drodzy, i teraz znowu coś designerskiego. A, to jest przesuper rzecz. I patrzyłam na ceny koszul Petera Jensena, koszul i sukienne i naprawdę są drogie. Jak patrzcie, to jest taka sukienka koszulowa, uszyta jak dawne koszule. Tu ma nawet taki trójkąt wszyty. Marszczone rękawy i te rękawy są z obniżonym ramieniem. Tutaj widzicie, takie teraz bardzo modne. To jest bawełna oczywiście. Gdzieś tutaj była jakaś plamka, ale udało mi się ją w dużym stopniu wywabić, praktycznie jej nie widać. Będę próbować jeszcze raz, jeżeli wydaje mi się, że to zejdzie, bo już jest bardzo zbladła. W każdym razie nieduża taka kropeczka, ale jednak ja nie lubię takich, nawet takich kropeczek wad. No i zobaczcie, ona jest taka tutaj bardzo rozszerzana, ale mimo wszystko to nie jest jakiś wielki rozmiar, bo to jest taka oversize'owa koszula, którą można w lecie nosić w charakterze sukienki. I ma podwójny kołnierzyk. Zapinany jest tutaj jakby na taką stójkę. Może się uda zapiąć, to Wam pokażę. O, tak. Jest. O. I ma jeszcze taki kołnierzyk na wierzchu drugi. Można go też sobie postawić, ten kołnierzyk. No jak tam chcecie. Mam nadzieję, że też uda mi się chociażby stanąć w tej koszuli dla Was. Może jakiś pasek założę, bo ja jednak nie jestem fanką takich zupełnie luźnych rzeczy. Ja lubię podkreślać talię. O, piękna, piękna bawełna. I to jest naprawdę w idealnym stanie, nie licząc tej mikroplameczki, ale naprawdę to jest kropeczka. Dosłownie jak coś, to może zrobię zbliżenie na tą kropkę. Maleńka kropeczka, że w ogóle, na przykład mnie to w ogóle by nie przeszkadzało, bo praktycznie tego nie widać, no ale jakby ktoś chciał to kupić, no to postaram się jeszcze pozbyć tej kropeczki. Ale reszta jakby koszuli jest
perfekcyjna. Ona jest w ogóle cała taka marszczona tutaj, dlatego jest taka szeroka. Przepiękna rzecz, naprawdę designerska, piękna, modna rzecz. Także jestem też bardzo zadowolona z tych zakupów. No i teraz pokażę Wam, kochani, te buty. Zacznę od takich pięknych butów, które też kupiłam dokładnie tam. I już Wam mówię rozmiar, bo gdzieś tutaj z boku jest ten rozmiar. Całe są ze skóry. I 39, moi drodzy, ale dużo mam 39, 38, 39 ostatnio i pokażę Wam, bo mam więcej zakupu, będę robić kolejne hole, może nie dzisiaj, bo jeszcze próbuję trochę dać odpocząć tej nodze. Mam piękne nowe buty kupione, kozaki, przepiękne, 38 głównie, jedne są 36 bodajże. Ale te botki są przecudowne, zobaczcie. Fajny obcas, takie minimalnie kwadratowe noski są tutaj i to jest zamsz naturalny, całe ze skóry w środku, mają zameczki, naprawdę te buty są jak nowe, bo czasem są takie vintage buty, że są w super stanie, ale tam wiadomo, jakaś, tu jakaś jest ryska malutka, jak komuś to przeszkadza, to takich rzeczy po prostu nie kupujcie, moi drodzy, bo jeżeli widzicie, że jakaś rzecz na zdjęciu ma tam jakieś ryski, a nie lubicie mieć ani jednej ryski, nawet na rzeczach vintage, no to nie są rzeczy dla Was. Ale na przykład mnie taka mikro, jakieś mikro zadrapania nie przeszkadzają, bo to ja jak włożę buty nowe, to po jednym razie tak mam, bo jestem bardzo szybka i te ryski są momentalnie u mnie na ciucha. Więc ja po prostu mam dobre preparaty do pastowania i to czyszczę, wygładzam i robię z tego pięknie wyglądające ciuchy. A tam jakieś drobne niedoskonałości to nawet moim zdaniem dodają uroku, bo to widać, że to nie jest jakieś nowe spółki ściągnięte. Ja nie lubię takich nowych spółki rzeczy. W każdym razie, mają tutaj nowe fleczki, w ogóle w idealnym stanie obcas, bardzo fajna wysokość obcasa, wydaje mi się, że to jest 4 cm, tak, raz, dwa, na pewno, 4 cm obcas i tu jest naturalne futerko i to futerko jest w cudownym, idealnym stanie. Bardzo, bardzo ładne, przepiękne wręcz botki. Słuchajcie, dam Wam zdjęcia i oczywiście Wam pokażę też te botki w live'ie. Jutro będziemy nagrywać, jeśli wszystko dobrze pójdzie, live z Anią i zobaczycie w sklepie też zbliżenia do kamery. Tu nie jestem w stanie podejść, bo wiecie, noga. No i gwóźdź programu dzisiejszego, czyli szpilki. Moi drodzy, udało mi się kupić szpilki od Celine, czyli Celine, mogliście widzieć moje programy, robiłam nawet chyba rok temu stylówki na Celine, nową kolekcję, paryski dom mody, takiej kategorii jak Chanel, czy Dior, czy tam Armani i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie z tej najwyższej półki. No i w dodatku te szpilki są w przepięknym kolorze. Moi drodzy, wiadomo, to są szpilki vintage. No zobaczcie, tutaj mamy, widać jak wyglądają podeszwy. Natomiast tu nie ma żadnych jakby takich poważnych uszkodzeń. 40 rozmiar, widać podpisane na tej skórze, Celine Paris. Robione we Włoszech, paryska firma, ale robi we Włoszech. No i słuchajcie, te fleczki trzeba będzie sobie już mieć, ale ja już nie wymieniam tych fleków, wiecie, bo ktoś może chcieć mieć na przykład metalowe, żeby nie zniszczyć, albo jakieś inne, to już sobie każdy może sam takie fleki według swych upodobań wymienić. Natomiast ja mam taki renowator bordowy do zamszu, bo mam też dużo bordowych butów. I no i oczywiście jeszcze trochę te szpileczki odnowię, ale i tak są piękne. Zobaczcie, jakim one są w ślicznym stanie. Ta-dam! Naprawdę są po prostu mega. Wysokie są. Tak, to są takie szpilki rzeczywiście już na wyjście, bo one tutaj mogą mieć 11 cm nawet, podejrzewam. Zmierzę Wam ten obcas później, to Wam tam podam na ekranie, ale w każdym razie dość wysoka szpileczka. Pięknie zbudowana i tutaj jest jakby w tym miejscu nie ma buta, czyli to jest taki but na przód i na tył. No, podejrzewam, że na nodze to wygląda po prostu rewelacyjnie. Ja Wam mogę pokazać na mojej jednej nodze, no bo wiadomo, druga to jest niereprezentatywna dziś. Ale zobaczcie, o ile ja mam za duże te buty. Naprawdę są za duże. Ale w każdym razie, no jak ktoś będzie miał dobre na swoją stopę, na 40, no to przepiękne buty w cudownym kolorze. No, że się taki kolor udało kupić, to jest wręcz aż nie do uwierzenia. Jeżeli kochacie bordo, jeżeli lubicie na przykład na święta takie, czy w ogóle na wyjścia takie głębokie barwy, to będą buty dla Was. No i takiej marki buty naprawdę ustrzelić,
za niewielką cenę, no to to jest mega. No oczywiście, że też zrobię dla Was świąteczną cenę, nie wycenię ich na 1000 zł, nie bójcie się. Wiadomo, że na pewno będą trochę droższe niż takie, takie buty No Name czy jakiejś takiej zwykłej marki, ale myślę, że to będzie rozsądna cena. No wiadomo, to są buty vintage. Mimo, że ja oczywiście inwestuję i odnawiam te buty, robię taką renowację, że one będą wyglądać bardzo, bardzo ładnie. Ładniej nawet niż teraz, chociaż już jest nieźle. No to oczywiście jutro Wam pokażę, bo jutro pokazujemy, słuchajcie, w live te rzeczy właśnie świąteczne i sylwestrowe oraz biżuterię do tego oraz torebki ewentualnie do tego. Także jutro te szpileczki będą też w live, już Wam powiem, jaka konkretnie będzie cena za nie. Także jak ktoś jest już zainteresowany, to wiecie, co się robi. Jestem nadal zakochana po prostu w tych szpilkach, one są takie boskie. Bardzo, bardzo żałuję, że nie są w moim rozmiarze, no ale no niestety, wszystkiego mieć nie można, jak to mówią. Gdyby były na mnie, to w życiu bym ich nie oddała. Po prostu są przepiękne. Te buty są vintage, ale naprawdę jak na vintage są w bardzo, bardzo dobrym stanie i na pewno jeszcze długo można je będzie nosić. Także kochani, zapraszam Was już jutro na live'a i będę kręcić, może nawet uda mi się na siedząco nakręcić jeszcze drugi filmik, ale tylko omówienie, stylówki sobie zostawię już na sobotę albo na później. Zapraszam Was na kolejny haul, bo mam dużo więcej zakupów do pokazania z bardzo fajnej wyprzedaży, z dwóch nawet bardzo fajnych wyprzedaży i kolejny jeszcze jeden filmik będzie, zabieram Was do lumpeksu, nowego zupełnie lumpeksu w Dobczycach, także już zapraszam i serdecznie pozdrawiam, żegnam się już z Wami, a pokażę Wam tu jeszcze przebiteczki z tych dekoracji świątecznych, żeby trochę już wprowadzić tego nastroju vlogmasu, tej magii świątecznej. Cześć kochani, pa! Kochani, gotowe. Bardzo, bardzo lubię tą choinkę. Jest przepięknie zrobiona z tym brokatem na końcu gałązek. No i te ozdoby też uwielbiam w tych kolorach. Ostatnio od zeszłego roku robię taką czerwono-białą z ewentualnie jakimiś tam elementami koloru. O, tutaj są takie różowawe elementy, ale generalnie biało-czerwona mi się bardzo, bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Piszcie koniecznie, czy już też jesteście w nastroju świątecznym.